ale on teraz 1 sierpnia 1926 roku, który notabene podczas okupacji ginie i ostateczne prawdopodobne miejsce sztandaru to Brenno, gdzie ślady się urywają i do dziś dnia sprawa istnienia naszego sztandaru nie jest wyjaśniona. Jeśli ktoś posiada jakiekolwiek informacje na ten temat, prosimy serdecznie o kontakt. W okresie wojny Towarzystwo Gimnastyczne Sokół schodzi do podziemi, a po wojnie Towarzystwo Gimnastyczne Sokół zmienia swą nazwę na Ludowe Zespoły Sportowe w Kaszczorze i dalej działa na niwie sportowej, biorąc udział w różnych meczach siatkówki czy piłki nożnej, a w latach 50. działa również zespół taneczny. Mijają lata, zmieniają się prezesi, zawodnicy, zmienia się infrastruktura boiska, lecz w latach 80. następuje przerwa w działalności klubu, a próby reaktywacji nie przynoszą skutku. Dopiero w 1997 roku za sprawą pana Zbigniewa Jakubowskiego i nowego zarządu Sokół wznawia swoją działalność. Prężnie działający sportowcy i działacze w 2005 roku doprowadzają drużynę do klasy okręgowej, gdzie kaszczorscy piłkarze z małą przerwą utrzymują się do tego roku. Ostatni sezon to zmiana prezesa i trenera, których zawodników niestety nie dali rady wytrzymać i spadamy do A klasy. Ale Sokół Kasztor to nie tylko drużyna seniorska, to też młodzicy, którzy po ostatnich naborach wypadają coraz lepiej. Mamy też grupę żaków, z którą wiążemy duże nadzieje. Wiemy, iż kształcenie małych adeptów piłkarskich w dobie komputeryzacji nie jest łatwe, lecz za pomocą i zaangażowaniem rodziców na pewno nam się uda po latach z dumą popatrzeć na naszych małych zawodników. W tym miejscu chciałbym podziękować wszystkim sportowcom i działaczom, którzy na przełomie tych 95 lat czynnie wspierali naszą działalność. Dziękuję również władzom samorządowym, które wspierają nas finansowo, oczywiście w miarę możliwości. Dziękuję władzom OZPN i LZS-u za to, że zawsze możemy na nich liczyć w doradzaniu. Dziękuję również sponsorom za ich hojność, oczywiście prosząc, aby o nas nie zapominali. Dziękuję przede wszystkim naszym małym i dużym piłkarzom za ich trud, zaangażowanie i wolę walki. Bo przecież gdyby nie oni, to nie byłoby tego jubileuszu ani klubu. Chciałbym również podziękować tym, którzy odeszli. Raz. Chciałbym również podziękować tym, którzy odeszli już do wieczności. W tym momencie poprosiłbym o minutę ciszy.